My jesteśmy w innej zupełnie sytuacji niż Warszawa. Mianowicie myśmy nigdy nie wydawali jako miasto decyzji dotyczących zwrotu kamienic. Wszystkie decyzje były decyzjami sądów. Ta decyzja pana ministra Ziobro dotycząca przebadania sprawy krakowskiej jest bardzo dobrą decyzją, bo nam pomoże w wielu rzeczach. My sami mamy pewną świadomość, bez żadnych dowodów oczywiście, że sprawy związane z przekazywaniem kamienic osób narodowości żydowskiej odbywały się czasami na dziwnych zasadach. Tam się przejawiają zawsze nazwiska czterech czy pięciu tych samych osób, które to załatwiają. Tak się często zdarza, że występują o zwrot kamienic spadkobiercy osób, które otrzymały już pieniądze za tą kamienicę. Potem się ewentualnie tłumaczą tym, że nie wiedzieli, że dziadek wziął pieniądze.